Siema, siema, z tej strony Venom. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Poradnik SnowRunner. Jest to poradnik dla osób początkujących, ale nie tylko. Omawiam tutaj w każdym odcinku inny pojazd, jaki jest dostępny w grze, jego plusy, minusy, wady i zalety, jak to woli. I na dzisiejszy odcinek trafia nam się coś nowego, całkowita nowość, czyli Kenworth W990. To jest ciężarówka, która jest do kupienia od dnia dzisiejszego w sklepie, w Steam czy na PlayStation na pewno, więc możecie go sobie kupić za normalnie pieniądze. Nie da się go odblokować w grze. No i co na początek o tej ciężaróweczce, czyli standardowo napędy. Niestety w tej ciężarówce, w tym Kenworthie nie ma napędu AWD. Jest tylko napęd blokady dyferencjału, który oczywiście po zrzuceniu zbiegów niskich na automatyczne czy wysokie nam się automatycznie wyłącza. Także jest tutaj taki minusik, że na tych biegach ona jest, blokada jest niedostępna. No i trzeba jeszcze pamiętać oczywiście o tym, że jak jeździmy w takim prostym terenie jak tutaj, gdzie stoję teraz, to trzeba pamiętać o wyłączeniu blokady, ponieważ ciężarówka będzie dostawała uszkodzeń. I co dalej o tym Kenworthiku? Oczywiście silnik, moc do masy na najmocniejszym silniku jest S+, czyli tutaj jest porządnie. Widać, że ta ciężarówka ma moc. Jeśli chodzi o trwałość, no to też tutaj jakiejś rewelacji może nie ma, ale no nie dostajemy tutaj w tej ciężarówce jakichś mega dużych uszkodzeń, także tutaj też jest na plus. No i jeśli chodzi o spalanie, przy tym silniku jest troszeczkę niższe, bo jest jeszcze taki jeden silnik, który ma trochę zużycie jeszcze mniejsze, ale to pokażę później. I jeśli chodzi o spalanie, to tutaj to jakiejś wielkiej tragedii nie ma. No i w połączeniu z tym, że mamy tutaj bak 380 litrów, także jest tutaj możliwość robienia naprawdę bardzo dalekich tras. I jeszcze jest opcja bagażnika dachowego, który omówię jeszcze później oczywiście. Co jest istotne, jeśli chodzi o napędy, to tutaj jest jeszcze oczywiście dodatkowa oś, którą możemy opuścić gdzieś, jak się zawiesimy. Troszeczkę kółka są wielkościowo mniejsze od tych, co mam zamontowane tutaj, ale to też pokażę, jakie są dostępne warianty kół w tej ciężarówce później. No i co, i teraz standardowo zrobimy sobie teścik tego nowego sprzętu, jak sobie radzi w trudnym terenie. Chyba zostawię go od razu z włączoną blokadą. No tak, jak wskazywałem właśnie, w prostym terenie trzeba blokadę wyłączyć. A jak radzi sobie w trudnym terenie ten Kenworth? Bez tego AWD może być naprawdę ciężko, pomimo tego, że przejeżdżamy to błoto, to nie radzi sobie zbytnio dobrze. Trzeba jechać na jak najmniejszym biegu najlepiej, żeby się nie zakopać. No widać ewidentnie, że brakuje tutaj napędu na wszystkie koła. No i nie ma tutaj też opon błotnych niestety. Co poza tym, jak się jeździ tą ciężarówką? Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, moc do masy ma S+, także widać, że ciężarówka ma moc, jest potencjał w tym. Prowadzi się bardzo fajnie, skrętność kół też myślę, że nie ma tragedii. Ciężko się z nią też dokładnie wywrócić, także tu jakiegoś problemu nie będzie. Tutaj są same plusy, raczej żadnych minusów, jeśli chodzi o jazdę nią. No tak jak wcześniej wspominałem, uszkodzenia jakieś tam są, ale nie są jakieś wielkie. Czasami się pojawiają na jakichś nierównościach. Także poza tym właśnie, że nie ma tego napędu AWD i opon błotnych, to wszystko na plus. Tylko, że tu są niby opony specjalne do tego Kenwortha założone. Zaraz pokażę, też rzeczywiście przejdziemy do garażu, mówimy dodatki i modyfikacje. Jak to wygląda sprawa silników? To jest silnik standardowy, który ma moc A+. Później mamy ten mocniejszy silnik, który już jest S+ moc. Zużycie paliwa nam wzrasta, a ja mam zamontowany ten silnik. Przepraszam, tutaj jest mniejsze zużycie paliwa. Źle się wyraziłem, bo to jest porównanie do tego silnika. Tu jest taki silnik, też ma moc S+. Tu jest troszeczkę mniejsze spalanie. Ja zużyłem ten silnik. To jest niby według opisu najmocniejszy ten silnik. I też tu ma S+, no ale wiadomo, spalanie jest większe. Jest jeszcze taki silnik, jakiś specjalny Prime C13, który niby jest potężnym, niezawodnym silnikiem, ale nam spalanie
niby jak widać wzrasta jeszcze bardziej. Także możemy sobie jeździć, to są te dwa najmocniejsze silniki w tej grze, ten i ten. Wydaje mi się, że nie ma, ta ciężarówka i tak ma tyle mocy, że nie potrzebuje więcej, bo im więcej mocy, tym w tym błocie jeszcze bez napędu AWD będzie się bardziej zakopywać. Więc wydaje mi się, że ten silnik jest najlepszą opcją do tej ciężarówki. Później mamy skrzynię zbiegów, także standardowa, to jest ta zbalansowana. Skrzynia tuningowa, gdzie jest dostępna regulacja biegami niskimi. Skrzynia wysokozakresowa to jest ta skrzynia, gdzie zużycie jest. Znaczy, na każdym biegu możemy rozpędzić ciężarówkę do większej prędkości, to raczej do terenu nie bardzo. No i skrzynia terenowa to jest ta skrzynia, którą najczęściej używam. To jest trzystopniowa skrzynia biegów niskich, biegi automatyczne i bieg wysoki. Także tutaj ta skrzynia, ewentualnie skrzynia tuningowa, to najlepsze są do terenu dla tej ciężarówki. Później mamy tak, zawieszenie podwyższone. Oczywiście jest zamontowane tutaj i dzięki temu możemy zamontować opony 52 koła tutaj. I tak jak mówiłem, autostradowe uniwersalne są, to ich nie będziemy używali. Są opony terenowe, które jak widać po wykresie w błoto mają wysoką, ale są opony Kenwood 2990, to są te specjalne opony do niego, do zastosowania. I tu widać, że błoto mają doskonałe, także to są najlepsze opony w teren dla niego. I ewentualnie są jeszcze opony z łańcuchami, także tutaj też pojeździmy sobie w terenach zamarzniętych rzek, jakieś pobrudzone podjazdy. Tutaj ciężarówka nie powinna mieć z tym problemu. Także tutaj te dwie wersje są dostępne. Także śmiało można śmigać w trudnym terenie tą ciężarówką. Wyciągarka fabryczna, standardowa to jest ta wyciągarka, później to jest ta lepsza, czyli z dłuższą liną ta sama wyciągarka. Później mamy dwusilnikową wyciągarkę, czyli już jeszcze lepsza wyciągarka, w sensie mocniejsza, z krótszą liną. A tu jest ciężka, zaawansowana, czyli też wyciągarka dwusilnikowa, tak jak poprzednia wersja, ale z dłuższą liną. Także najlepsza dostępna opcja dla tej ciężarówki. Blokada dyferencjału, także tu jest, omawialiśmy, jest załączana ręcznie. Koło zapasowe jest dostępne. Snorkel, wiadomo, ten jest zamontowany, bo najwyżej. Następnie ramy i dodatki. Co ta ciężaróweczka tutaj ma? Jest bogato. Ciężki żuraw do załadunku ciężkich materiałów, takie jak metalowe belki czy długie rury. Później mamy przetransportera kłód, czyli po dokupieniu w sklepie z przyczepami będziemy mogli nim przewozić długie kłody. Żuraw do załadunku kłód jest opcja dostępna też, możemy ładować kłody. Płaska platforma tutaj jest na dwie sztuki jednostek pojedynczych, albo jedna podwójna do przewożenia, czyli albo dwa razy deski, albo raz metalowe belki. Dodatek van. Tutaj w dodatku van mamy części naprawy 800 jednostek i 6 sztuk zapasowych kół. Średnia rama do transportu średnich kłód jest dostępna i krótka rama do transportu krótkich kłód, czyli wszystkie wersje do kłód mamy dostępne w tej ciężarówce. Następny dodatek serwisowy rama. Tutaj mamy części naprawa 300 jednostek, koło zapasowe 5 sztuk i zbiornik paliwa na 1400 litrów. Moduł wibratora sejsmicznego używany niejednokrotnie w różnych kontraktach, na różnych mapach. Jest dostępny burty platforma, czyli tak samo jak płaska platforma, ma dwa pojedyncze ładunki albo jeden podwójny. Zbiornik paliwa jest tutaj na 1800 litrów dodatek. Przegubowa platforma holownicza, czyli tutaj możemy sobie wciągnąć za pomocą linki jakiegoś skołta do przetransportowania. Platforma załadunkowa z rampą, ta sama opcja, z tym, że z rampą. Także tutaj też sobie możemy zapakować jakiegoś skołcika na tą platformę. Cysterna pożarnicza 1800 litrów. Żuraw załadunkowy jest, czyli tak zwany HDS do mniejszych ładunków załadowywania. No i oczywiście opcje obydwie, czyli siodło wysokie i siodło niskie na naczepy. Obydwie te wersje są dostępne. I co mamy dalej? Jeśli chodzi o przewód, no to wiadomo, tutaj jakieś dodatki, które nam zmieniają wygląd ciężarówki z istotnych spraw, to to, że tu jest właśnie ten, gdzie to jest, materiał do naprawy bagażnik. Czyli tutaj mamy jeszcze części naprawa z 300 jednostek i 140 litrów zbiornik paliwa mamy, także razem z 380 litrami baku to nam daje 520, czyli to jest fajna opcja. Można sobie bardzo dalekie trasy tą ciężarówką śmigać. I jeśli chodzi o zderzak przód, to fabryczny jest taki zderzak.
Można sobie zamontować taki, który jest wyżej podniesiony, będzie nam zmniejszał ryzyko, że zawadzimy jakieś pniaki wystające. Ewentualnie ten. Te dwa są troszeczkę wyżej zamontowane niż ten standardowy, który tutaj ma te wyprofilowane niżej elementy. No i reszta to już są dodatki kosmetyczno-wyglądowe, malowania i tak dalej. Czyli to było tak pokrótce na temat tego Kenwortha nowego, który jest dostępny od dzisiaj do kupienia za pieniądze normalne. Czy mogę polecić tą ciężarówkę? No, tak jak mówiłem, jej minusy to są niestety to, że jej minus to jest największy to, że nie posiada napędu AWD. Także bez tego napędu troszeczkę kiepsko sobie radzi w tym terenie. Ale ciężarówka nie jest głupia, mam masę do modyfikacji, no i ratują mnie te opony specjalne, które jednak są doskonałe do radzenia sobie w bocie, także myślę, że znajdzie wielu zwolenników i myślę, że nie trzeba jej skreślać. Możecie sobie ją kupić, jeśli chcecie. Jeśli nie, no to wiadomo, jest baza ciężarówek bardzo duża. I chyba to tyle o tej ciężarówce. Także jeśli Wam się spodobał odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę, podzielcie się w komentarzu, czy już macie ją, czy jeździliście, co o niej sądzicie. I oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. No a ja zapraszam Was do oglądania innych moich materiałów i zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie jeśli potrzebujecie pomocy, chętnie Wam pomogę, ewentualnie ludzie, którzy już na tym serwerze są. No i zapraszam do oglądania innych moich odcinków. Trzymajcie się, cześć!